Dzień dobry, witam na konferencji pomeczowej. Mrągowia Mrągowo pokonana została przez Tęczę Biskupię 1-0. Bramkę zdobył Paweł Domański. Proszę o komentarz dla moich gości, Dariusz Balcerzak. Dzień dobry. Mecz był bardzo ciężki. Wiedzieliśmy się mniej więcej czego spodziewać po gospodarzach. Graliśmy z nimi dwa spotkania, wiedzieliśmy, że będą raczej prowadzili grę. Nastawiliśmy się w głównej mierze na obronę, żeby nie stracić bramki w pierwszej połówce, co się udało. W drugiej chcieliśmy trochę zryzykować, zresztą wiadomo, że Mrągowie też chciała ten mecz na pewno wygrać. I udało nam się zrobić bramkę po jednej z kontr. W pierwszej połówce na początku, jakbyśmy nawet do 20 minuty przegrywali 0-3, to też nie moglibyśmy niestety nic powiedzieć, bo Mrągowie miały bardzo dużo sytuacji w pierwszej i drugiej połówce, jednakże bardzo się cieszę z tego wyniku, bo rzadko mamy okazję się cieszyć z trzech punktów. Dziękujemy. Dziękujemy. Gospodarzy Mariusz Niedziółka. Gratuluję trenerowi i gości zwycięstwa. Byli dzisiaj skuteczniejsi. Naprawdę brak mi słów po tym spotkaniu. Nie wiem, co mam powiedzieć. Nie wykorzystaliśmy tyle sytuacji. Może mieć pretensje tylko do siebie. Trzeba się zastanowić nad tym, co i jak niektórzy na boisku robią, bo tak być dalej nie może. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Życzymy powodzenia w dalszych spotkaniach.